Ten film jest zestawieniem materiałów, które w przeszłości pojawiły się na kanale Mafia.pl. Niemiecki półświatek od dekad zdominowany jest przez klany tworzone przez imigrantów z Bliskiego Wschodu. Zapoczątkowali je głównie przybysze z Turcji oraz Libanu, którzy w latach 80. szukali w Niemczech schronienia i ubiegali się o azyl. Znaczna ich część nie zamierzała jednak dostosowywać się do życia w nowej rzeczywistości. Zamiast tego azylanci zaczęli wykorzystywać system socjalny, dokonywać kradzieży, a z czasem także handlować bronią czy narkotykami. Jedną z takich osób był Mahmud Al-Zain, lider klanu Al-Zain, nazywany ojcem chrzestnym Berlina, który jest uznawany za protoplastę przestępczych klanów. Do stolicy Niemiec trafił w 1982 roku. Złożył wówczas wniosek o azyl, jednak ten po 2 latach został odrzucony. W przyszłości sytuacja się powtórzyła, ale nie przeszkodziło to Mahmudowi w ponad 30-letnim pobycie na terenie Niemiec. Imigrant po przybyciu do Berlina poinformował władze, że urodził się w Libanie w 1966 roku. Nie posiadał jednak żadnych dokumentów, a tamtejszy rząd nie był w stanie potwierdzić jego tożsamości, przez co władze nie mogły go deportować. W Niemczech przebywał więc na zasadzie pobytu tolerowanego. Nie posiadał statusu uchodźcy i nie mógł podjąć żadnej pracy, jednak chętnie korzystał z pomocy społecznej. Dzięki możliwości pozostania u naszych zachodnich sąsiadów, mógł za to rozpocząć budowanie przestępczego imperium. W czasie, gdy niemieckie władze próbowały ustalić obywatelstwo Al-Zaina, jego rodzina szybko się rozrastała i poszerzała swą działalność o kolejne przestępcze branże. Wreszcie pod koniec lat 80., gdy służby zorientowały się, że Mahmud zajmuje się przestępstwami, wydano nakaz jego deportowania. Gangster trafił za kraty, ale jego wydalenie z kraju okazało się niemożliwe. Ustalenie prawdziwej tożsamości Al-Zaina zajęło z kolei wiele lat. Mahmud oraz jego ludzie zajmowali się całym wachlarzem przestępstw, kradzieżami, rabunkami, handlem bronią i narkotykami, oszustwami, wyłudzeniami pomocy socjalnej na wielką skalę, czy też płatną protekcją. Boss z czasem zyskał miano ojca chrzestnego Berlina oraz drugi przydomek El Presidente. Zasłynął między innymi w dzielnicach Czerwonych Latarni, zapewniając ochronę biznesmenom zajmującym się prowadzeniem domów publicznych. Gdy w 1996 roku niemiecka telewizja wyemitowała dokument o Stefanie Jakobie, nazywanym księciem Czerwonych Latarni, w programie pojawił się sam Al-Zain. W jednej ze scen Jakob przedstawia go jako swojego przyjaciela i oświadcza, że sprawuje on w Berlinie większą władzę niż ówczesny burmistrz Eberhard Diebgen. Ten człowiek tutaj, Mahmud Al-Zain, ma w tym mieście 1000 razy więcej do powiedzenia niż burmistrz i jego senat, stwierdził. Co ciekawe, Al-Zainowi rzekomo nie spodobało się to, że jako muzułmanin został ukazany w towarzystwie człowieka zajmującego się sutenerstwem. Tak zareagował na wspomniany materiał. Zawsze doradzałem Jakobowi, aby tak jak ja trzymał się z dala od Czerwonych Latarni. Był to czas, kiedy Mahmud razem z żoną i dziećmi pławił się w luksusach, jednak mimo to nadal otrzymywał zasiłek w wysokości 4000 marek miesięcznie. Gdy zaczął zwracać na siebie coraz większą uwagę i pojawiały się kolejne podejrzenia o przestępczą działalność, przelewy wstrzymano. Wtedy do akcji wkroczyli prawnicy Al-Zaina i zadbali o to, by pieniądze ponownie zasilały konto bossa. Prawdziwa tożsamość ojca chrzestnego Berlina wyszła na jaw dopiero na początku XXI wieku. W 2000 roku władze Libanu przekazały Niemcom, że Al-Zain nie jest obywatelem ich kraju, ani nie jest zarejestrowany w żadnym urzędzie. Śledczy jednak nie odpuszczali i trop zaprowadził ich do Turcji. Okazało się, że ojciec i syn bossa, którzy także korzystają z zasiłków w Niemczech, są zarejestrowani jako mieszkańcy tureckiej wsi Uçkavak. Wyszło na jaw, że razem z rodziną pochodzi on z grupy etnicznej Mahalemi, która przez Liban wyemigrowała do Europy, w tym głównie do Niemiec i Szwecji. Natomiast prawdziwe nazwisko bossa to Mahmud Uca,
Mimo to jego deportacja nadal była niemożliwa, gdyż nie odbył on obowiązkowej służby wojskowej w ojczyźnie i na stałe opuścił kraj. W związku z czym nie posiadał również tureckiego paszportu i tym samym pozostał w Berlinie. Dzięki rosnącej władzy Al-Zayn w końcu znalazł się na celowniku służb. Wydano za nim ponad 20 nakazów aresztowania, był uznany za podejrzanego w ponad 70 różnych sprawach i usłyszał 11 wyroków. Za sam handel narkotykami był skazywany kilkukrotnie. W 1998, 2003 czy 2008 roku. Ostatnim razem odpowiedział za przemyt kokainy i haszyszu z Holandii, a przeciwko niemu zeznawał jego bliski wspólnik, uznawany za prawą rękę Mahmuda. Za każdym razem jego wyroki były jednak łagodne i rozczarowujące dla oskarżycieli. Pojawiały się nawet przypadki, gdzie sprawie przyglądał się sam prokurator generalny, który krytykował stronniczość sądów. Al-Zayn jednak nadal pozostawał na szczycie i nie obawiał się odpowiedzialności karnej. Z czasem gangster zyskał miano niepodważalnego i nietykalnego bossa, z którym liczą się wszystkie klany tworzone przez imigrantów. Gdy udzielił wywiadu w Der Spiegel, wprost przyznał, że jest królem berlińskiego podziemia. Zapytany o to, czy jest ktoś, kogo się obawia, odpowiedział: nie boję się nikogo. Czego miałbym się obawiać? Boję się tylko mojego Boga, ale nikogo więcej. Jego klan nieustannie się rozrastał i dzisiaj ma liczyć kilka, a według niektórych źródeł, nawet kilkanaście tysięcy członków i jest uznawany za jedną z największych i najbardziej wpływowych rodzin przestępczych w całych Niemczech. Rodzina Al-Zayn aktualnie działa bowiem nie tylko w Berlinie, ale również na terenie innych miast i landów. Jedno z najbardziej brawurowych przestępstw, jakie ma na swoim koncie klan, to napad na najpopularniejszy berliński dom towarowy Kaufhaus des Westens w 2014 roku. Do rabunku doszło 20 grudnia w środku dnia, kiedy to pięciu zamaskowanych napastników rozpyliło gaz łzawiący i w 79 sekund ukradło biżuterię wartą ponad 800 tysięcy euro. Przestępcy z Al-Zayn współpracowali przy tej akcji z klanem Miri, którego członek został później świadkiem i wsypał sprawców. W 2020 roku lider klanu wydał autobiografię zatytułowaną Ojciec Chrzestny z Berlina. Moja historia, moja rodzina, moje zasady. Miała być to odpowiedź na popularny serial Four Blocks, o którym mówiono, że jest kopią losów klanu Al-Zayn. Boss postanowił przedstawić własną historię, a na telewizyjną produkcję zareagował słowami: do diabła z Four Blocks, ja jestem oryginałem. Książka zebrała jednak wiele krytycznych opinii. Gangster gloryfikuje w niej samego siebie, pokazując, że jest człowiekiem kierującym się zasadami i honorem, wobec którego niemieckie władze są bezradne. Stawia swoją osobę w roli mediatora i lidera, dzięki któremu panuje spokój zarówno wewnątrz jego rodziny, jak i w przypadku innych klanów. Panowanie Al-Zayna zakończyło się niedługo po publikacji książki. W styczniu 2021 roku władze w końcu zmusiły go do opuszczenia kraju. Nie został jednak deportowany. Pod prawdziwym nazwiskiem wyleciał z Berlina i powrócił do Turcji. Organy ścigania określiły to mianem kamienia milowego w walce z arabskimi klanami, argumentując swój sukces tym, że El Presidente był jedną z najważniejszych postaci w całym niemieckim półświatku. Miejsce Mahmuda na czele głowy klanu zajął wówczas Badia Al-Zayn, kierujący rodziną spoza Berlina. Ten ostatni jednak już pół roku później został zatrzymany razem ze swoją żoną i synami. W lipcu 2021 roku organy ścigania przeprowadziły operację, w wyniku której przeszukano ponad 30 obiektów. Mundurowi wkroczyli między innymi do willi w Leverkusen, gdzie Badia mieszkał ze swoimi bliskimi. W środku znaleziono kilkaset tysięcy euro oraz majątek o ogromnej wartości, w tym samą biżuterię wycenianą na ponad 100 tysięcy. Jak się okazało, nieruchomość, której wartość przekroczyła milion euro, w rzeczywistości była opłacana przez podatników. W
W 2018 roku syn gangstera Muhammad dostał kilkanaście przelewów na kwotę blisko 200 tysięcy euro. Pieniądze najpierw zostały wpłacone w gotówce na różne rachunki i najprawdopodobniej pochodziły z przestępstw. Następnie w wieku zaledwie 21 lat otrzymał pożyczkę w wysokości 500 tysięcy euro i kupił willę, która przez lata była przebudowywana i zyskała na wartości. Po nabyciu domu wynajął go swojemu ojcu, a Badia każdego miesiąca przelewał za wynajem około 2000 euro. Pieniądze nie szły jednak z jego kieszeni, a z wypłacanych mu świadczeń socjalnych. W końcu rodzina nowego bossa została zatrzymana i stanęła przed sądem w związku z wyłudzeniem ponad 430 tysięcy euro z zasiłku dla bezrobotnych. Na przykładzie tylko tej jednej rodziny możemy zaobserwować metodę i skalę, na jaką klany imigrantów wykorzystują niemiecki system socjalny. Jak zauważyli dziennikarze, Badia, który latami pobierał zasiłek dla bezrobotnych, w sądzie pojawił się w spodniach za 800 euro, a po usłyszeniu wyroku nie okazał większych emocji. Za wyłudzenia oraz uprowadzenie i pobicie mężczyzny został skazany na 6 lat więzienia. Jego dwóch synów usłyszało karę 3 lat pozbawienia wolności, natomiast żona i ostatni z oskarżonych synów wyrok w zawieszeniu. Na tym nie zakończyły się działania wymierzone w klan Al-Zain. Niemiecka policja stale prowadzi śledztwa przeciwko gangom imigrantów, które rzadziej dotyczą kradzieży, napadów i handlu narkotykami, a coraz częściej oszustw, wyłudzeń, haraczy czy fałszowania dokumentów. W 2023 roku doszło też do wielkiej awantury z udziałem członków Al-Zain. W czerwcu w miejscowościach Kastrop Hauksyl oraz Essen miały miejsce bójki ponad 100 mężczyzn, w których Al-Zain starło się z imigrantami z Syrii. Policja ostrzega, że konflikt może jeszcze bardziej się zaognić i rozprzestrzenić na cały kraj, jeśli dojdzie do mobilizacji klanów w Berlinie i innych częściach Niemiec. W ciągu ostatnich kilku lat coraz głośniej mówi się o fali przestępczości, która zalewa największy skandynawski kraj, Szwecję. W dzisiejszym materiale przybliżymy historię przestępczości zorganizowanej w tym państwie od lat 70. aż do czasów obecnych. Zanim kryminalny światek Szwecji zdominowali imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu, przestępczym podziemiem zarządzały gangi motocyklowe, organizacja Jugendmafian czy inne grupy, które później zeszły na dalszy plan. Jugendmafian, czyli dosłownie jugosłowiańska mafia, została założona w latach 70. między innymi przez uczestników brutalnych walk na Bałkanach. Do organizacji tej zalicza się grupy imigrantów z rejonu dawnej Jugosławii, które na przełomie wieków toczyły krwawe starcie nie tylko pomiędzy sobą, ale również z innymi gangami, jak na przykład szwedzka Uppsala Mafia. Najważniejszą postacią po stronie imigrantów był Dragan Joksowicz, pochodzący z Czarnogóry przestępca, zwany sztokholmskim królem gangsterów. Joksowicz odpowiadać miał za kontrolowanie przemytu papierosów do Szwecji i Danii. Choć wielokrotnie stawał przed sądem, udawało się go skazywać jedynie za drobne przestępstwa. Był właścicielem najlepszych restauracji w Sztokholmie oraz kilku koni wyścigowych. To właśnie na torze wyścigów konnych w 1998 roku został zastrzelony przez fińskiego płatnego zabójcę Janę Raninena. Atak ten stał się początkiem wewnętrznego konfliktu gangów jugosłowiańskich w Szwecji. Wspomnianą wcześniej organizacją Uppsala Mafia kierował z kolei Stefan Eriksson, gangster i biznesmen, który miał odpowiadać za defraudację oraz bankructwo firmy Gizmondo, niegdyjsiejszego konkurenta Nintendo i Sony. Eriksson w 2006 roku został skazany na 3 lata więzienia m.in. za defraudację i nielegalne posiadanie broni. Od 2008 roku przebywa na wolności. Poza konfliktem pomiędzy grupami jugosłowiańskimi, w latach 90. doszło również do tzw. Wielkiej Nordyckiej Wojny Motocyklowej, w której walczyły ze sobą gangi Hells Angels i Banditos oraz ich sprzymierzeńcy. Potyczki gangsterów rozgrywały się nie tylko na terenie Szwecji, ale również Danii, Finlandii i Norwegii. W czasie ataków
gangsterzy używali wyrzutni rakiet czy pocisków przeciwpancernych. Finalnie zwaśnione grupy postanowiły zawrzeć rozejm, a oficjalne ogłoszenie pokoju na żywo transmitowała skandynawska telewizja. W wyniku trwającego 4 lata konfliktu zginęło 11 osób, a 96 zostało rannych. Liczby te są jednak niczym w porównaniu z tym, co obecnie dzieje się na ulicach Szwecji. Pierwsza dekada lat 2000 nie była specjalnie dynamicznym okresem w kwestii przestępczości zorganizowanej w Szwecji. Z czasem jednak wszystko się zmieniło za sprawą licznych grup tworzonych przez imigrantów pierwszego i drugiego pokolenia z Afryki i Bliskiego Wschodu. Do 2012 roku w Szwecji zabójstwa z użyciem broni nie przekraczały 15 rocznie. Liczba ta jednak zaczęła drastycznie wzrastać i nic nie zapowiada tego, by miało się to zmienić. Mimo iż media oraz rząd z uporem przekonują, że imigracja nie ma wpływu na wzrost przestępczości, odmienne zdanie coraz częściej wygłaszają funkcjonariusze policji, którzy wprost informują, że nie radzą sobie z gangami i skalą przestępstw z użyciem broni palnej. Dziennik Dagens Nyheter opublikował badania, zgodnie z którymi od 2017 roku około 85% wszystkich zatrzymanych i osądzonych w sprawie użycia broni to mężczyźni bez podstawowej edukacji, urodzeni poza granicami kraju lub tacy, których przynajmniej jeden rodzic jest obcego pochodzenia. Przez ten okres każdego roku dochodziło do ponad 300 strzelanin, a liczba ofiar nie spadła poniżej 42. Ubiegły rok 2022 był niestety rekordowy pod względem użycia broni i do grudnia zastrzelonych zostało 60 osób. Jednym z głównych dostawców broni ma być wspomniana wcześniej mafia jugosłowiańska. Według danych z 2020 roku co trzeci pistolet skonfiskowany na terenie obszaru metropolitalnego Wielkiego Sztokholmu pochodził z przemytu i był wyprodukowany przez serbską firmę Zastawa. W związku z użyciem broni w ręce mundurowych coraz częściej wpadają nastolatki, którymi wysługują się grupy przestępcze. Nieletni chłopcy, którzy chcą zaistnieć w półświatku, wiedzą, że nawet jeśli dopuszczą się najgorszych czynów, mogą liczyć na wyjątkowo łagodne wyroki. Sądy w Szwecji skazują ich zazwyczaj na kilkuletnie pobyty w zakładach dla młodocianych przestępców, które i tak opuszczają po odbyciu zaledwie części kary. Jeden z najbardziej surowych wyroków, jaki zapadł w sprawie nieletniego zabójcy, usłyszał 17-letni imigrant z Afryki, który w 2021 roku zastrzelił policjanta na jednej z ulic Göteborgu. Nastolatek został wówczas skazany na 8 lat pozbawienia wolności. W sierpniu 2022 roku doszło do innego głośnego zabójstwa, w którym za spust pociągnął nastolatek. W centrum handlowym w Malmo 15-letni chłopak zastrzelił 31-letniego mężczyznę uznawanego za lidera lokalnego gangu. Według dziennikarzy Aftonbladet, mimo bardzo młodego wieku, sprawca ataku już od kilku lat działał w kryminalnym półświatku. Skala i częstotliwość tego typu porachunków sprawiają, że ich ofiarami padają również niewinne przypadkowe osoby. Zabłąkane kule posłane przez członków gangów w miejscach publicznych pozbawiły życia m.in. 12-letnią dziewczynkę z Polski. Poważnie ranne zostało również bawiące się rodzeństwo, 5-letnia dziewczynka i jej rok starszy brat. Sytuacja w wielu regionach Szwecji stała się na tyle niebezpieczna, że w 2015 roku służby opublikowały listę tzw. miejsc wrażliwych. Zestawienie to jest na bieżąco aktualizowane i na ten moment na liście znajduje się 61 obszarów o niskim poziomie społeczno-ekonomicznym i jednocześnie wysokim wskaźniku przestępczości. 19 z wypisanych miejsc to strefy szczególnie niebezpieczne. Są nimi zwłaszcza niektóre dzielnice Göteborga, Malmo i Sztokholmu. Jak szacują organy ścigania, w kraju działa co najmniej 12 tysięcy aktywnych członków grup przestępczych, z czego zaledwie 15% to Szwedzi. Gangi tworzone przez imigrantów to najczęściej klany rodzinne, których jest około 40. Jednym z największych jest klan Ali Khan, na którego czele stoi Libijczyk Hashem Ali Khan.
Mimo iż nosi tytuł imama i sam siebie nazywa człowiekiem pokoju, służby nie mają żadnych wątpliwości, że kieruje on gangiem, który wchodzi w skład organizacji mafijnej opartej na więzach krwi. Choć Ali Khan w ojczyźnie ścigany był za napady, atak na komisariat, a nawet zabójstwo, w Szwecji, do której przybył w latach 70., otrzymał zezwolenie na pobyt i obywatelstwo. Nigdy też nie usłyszał wyroku. Mimo iż liczna rodzina Hashema regularnie boryka się z poważnymi problemami z prawem, członkom klanu często udaje się uniknąć odpowiedzialności karnej dzięki zastraszaniu świadków i poszkodowanych. Rodzina zamieszkuje przedmieścia Göteborga, Angered, jednak wpływy klanu obejmują również terytorium innych miast. Co ciekawe, z prośbą o pomoc do Hashema zgłaszała się nawet szwedzka policja, która nie była w stanie rozwiązać niektórych spraw. Tak było między innymi w przypadku serii włamań, która zakończyła się dopiero po wizycie funkcjonariuszy u lidera klanu. Mundurowi jednocześnie niespecjalnie radzą sobie z potężnym klanem, który niejednokrotnie manifestuje swoją bezkarność. Do jednej z takich sytuacji doszło w Göteborgu w 2020 roku. Wówczas to członkowie rodziny Ali Khan, będący w stanie wojny z innymi gangami, rozstawili w mieście blokady, po czym zatrzymywali samochody i nakazywali kierowcom okazywać dokumenty. Poza rodzinnymi organizacjami przestępczymi, w Szwecji działają również liczne gangi specjalizujące się w handlu narkotykami. Jednym z nich jest stołeczna grupa z dzielnicy Vorby, o której zrobiło się głośno w ostatnich latach. Gang, którym kierował skazany na 18 lat Marokańczyk Shia Plamuri, odpowiada między innymi za uprowadzenie najbardziej znanego rapera młodego pokolenia w Szwecji, Einara. W 2019 roku 17-letni Einar został porwany, a następnie pobity i okradziony. Młoda gwiazda została upokorzona przez oprawców, a nagranie z zajścia trafiło do sieci. Miała być to kara za nawiązywanie do świata przestępczego, z którym raper miał niewiele wspólnego. Mimo brutalnego zajścia, Einar nie okazał pokory i kontynuował swoją narrację w utworach. Dwa lata później został zastrzelony w Sztokholmie. Sprawców zamachu na młodego artystę wciąż nie ustalono. Zatrzymano z kolei odpowiedzialnych za jego porwanie w 2019 roku. Był wśród nich Yasin, inny raper, który konkurował z Einarem o miano największej gwiazdy w kraju. Yasin powiązany jest z gangiem Shotas, tworzonym przez imigrantów ze sztokholmskiej dzielnicy Rinkeby. Grupa prowadzi brutalny konflikt z innym gangiem w tej samej dzielnicy, zwanym Szwadronem Śmierci. Do obu gangów należą raperzy, którzy w swoich utworach atakują się nawzajem, doprowadzając do eskalacji przemocy. Rada Języka Szwedzkiego stworzyła dla takich osób oficjalne określenie gang fluencer, oznaczające kogoś, kto za pośrednictwem mediów społecznościowych czy utworów promuje przemoc, przestępstwa, broń czy narkotyki, co w Szwecji jest dość częstym zjawiskiem. Fala przemocy w największych szwedzkich miastach staje się ogromnym problemem. Gdy w Malmo zastrzelono 15-latka, powołano specjalną komórkę do zwalczania ulicznych gangów. Jak się szybko okazało, jednostka nie jest w stanie spełnić swojego zadania. Głos w tej sprawie zabrał m.in. szef policji z Göteborga, który ostrzegał: potrzebujemy więcej funkcjonariuszy. Nasze sądy i więzienia muszą się wzmocnić, żeby pilnie zareagować na tę sytuację. W innym przypadku staniemy się rajem dla gangsterów. Natomiast Ulf Bostrom, szef policji integracyjnej w Göteborgu, otwarcie mówi o tym, że imigranci mają wpływ na wzrost przestępczości, mimo że politycy będą przekonywać, że jest inaczej. Mieliśmy plan integracji, który oczywiście zawiódł. Naprawienie go będzie bardzo trudne. Kolejne pokolenie urodziło się w przestępczych rodzinach na szwedzkiej ziemi i czuje się nietykalne. To nasza wina, ale politycy się do tego nie przyznają. Szwedzkie władze planują do 2024 roku zasilić szeregi policji o kolejne 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jak wynika z raportu NCA, czyli Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości, w
Wielkiej Brytanii istnieje ponad 4600 grup przestępczych, które liczą kilkadziesiąt tysięcy członków, a ich liczba ciągle rośnie. W samym tylko Londynie funkcjonuje około 250 gangów, a miasto to nazywane jest europejską stolicą przestępczości zorganizowanej. W dzisiejszym materiale skupimy się właśnie na stolicy Anglii, którą zalewają uliczne gangi z potężnymi bosami na czele. Choć jeszcze do początku XXI wieku Londynem rządzili wpływowi brytyjscy gangsterzy, obecnie miasto należy do imigrantów, którzy w swych działaniach są znacznie bardziej bezwzględni. Tworzone przez nich grupy przestępcze zajmują się kradzieżami samochodów, napadami czy wymuszeniami. Jednak bez wątpienia najbardziej dochodowym biznesem jest dla nich handel narkotykami. Zanim jednak przyjezdni przejęli Londyn, w mieście działało wielu brytyjskich przestępców, którzy zbili olbrzymie fortuny, jednak dziś nie posiadają już żadnej władzy. Jedną z takich postaci jest powiązany z 25 zabójstwami Terence Terry Adams, który wraz z braćmi stworzył gang Clerkenwell, znany również jako rodzina Adams czy A-Team. Według śledczych grupa ta była brutalniejsza nawet od słynnej organizacji braci Cray, o której stworzyliśmy osobny film. W latach świetności rodzina Adams posiadała majątek wyceniany na 200 milionów funtów, a sam Terry przez lata mieszkał w willi wartej ponad 1,5 miliona funtów. Od początku lat 2000 regularnie jednak trafiał przed sąd, a władze skutecznie pozbawiały go majątku. Obecnie Terry Adams wraz z partnerką żyje w mieszkaniu ze spółdzielni. Ostatni wyrok usłyszał w 2019 roku, kiedy to został skazany na rok więzienia, gdyż jak uznał sąd, jest zbyt biedny, by spłacić zasądzone grzywny. Zaledwie kilka godzin po decyzji sądu Adams wpłacił jednak 50 tysięcy funtów i uniknął odsiadki. Inni dawni bosowie Londynu pokroju Adamsa odsiadują długie wyroki albo są już na przestępczych emeryturach, zajmując się legalnymi biznesami. Zdarzają się również tacy, którzy całkowicie odmienili swoje życie. Najlepszym przykładem takiej historii jest Bobby Cummins, szef gangu The Chaps, który za kratami rozpoczął edukację i od lat zajmuje się resocjalizacją skazanych, zachęcając ich, aby podobnie jak on, zeszli z przestępczej drogi. Cummins jest również autorem dwóch książek, bierze udział w programach telewizyjnych i wywiadach, które generują miliony odsłon. W 2011 roku za swoją działalność został nawet odznaczony przez królową Elżbietę II orderem Imperium Brytyjskiego. Dzisiejszy Londyn wygląda jednak całkiem inaczej niż w czasach brytyjskich bosów. Jak pokazują policyjne statystyki, obecnie na terenie niemal każdej londyńskiej dzielnicy działa jeden lub kilka gangów, których członkami są imigranci lub potomkowie imigrantów z Bałkanów, Afryki czy Bliskiego Wschodu. Gangi te, tocząc ze sobą boje, regularnie sięgają po niebezpieczne narzędzia. Na ulicach brytyjskich miast niejednokrotnie dochodzi do walk na noże, w których biorą udział całe grupy. Podobnie jak w Szwecji, dużym problemem w Wielkiej Brytanii jest również przestępczość wśród młodych osób. Nastoletni chłopcy pracują dla starszych przestępców, handlując dla nich narkotykami, kradnąc samochody i dokonując napadów. Biorą także udział w potyczkach gangów, gdzie odbierają i tracą życie. W samym 2021 roku na ulicach Londynu zginęło ponad 30 nastolatków. Ofiarami aktów przemocy często padają też policjanci, którzy na co dzień nie noszą przy sobie broni. Są wyposażeni jedynie w gaz czy paralizatory. Noszą także na sobie specjalne kamizelki, chroniące przed ciosami nożem. Z broni korzystają natomiast wyłącznie specjalne jednostki. Jednym z największych gangów w Londynie jest Helbenians, albańska grupa przestępcza specjalizująca się w handlu kokainą. Organizacja zarabia ogromne pieniądze dzięki mafii albańskiej, która współpracując z Drangetą, dostarcza jej prochy wysokiej jakości w niskiej cenie. Jej członkowie są również przedstawicielami znanego ze Szwecji zjawiska gangfluencerów. Określenie to oznacza przestępców, którzy w mediach społecznościowych
oraz przez utwory muzyczne promują kryminalne życie. Bandy z Londynu, podobnie jak te ze Szwecji, publikują w sieci utwory, w których pozują z bronią i plikami pieniędzy, a ich teledyski osiągają miliony wyświetleń. Dla gangów jest to doskonały sposób na dotarcie do nowych klientów rozprowadzanych przez nich substancji, a także na okazję wciągnięcia w nielegalną działalność młodych ludzi, którzy chcą się wzorować na raperach. Do czasu, aż serwisy nie zdecydowały się na usunięcie kont, członkowie grupy prowadzili swoje profile na Facebooku i Instagramie. Kiedy boss gangu Tristan Aslani trafił za kraty, w sieci pojawiło się jego zdjęcie z więzienia wraz z opisem. Nawet za kratami mamy warunki do wszystkiego. Jedyne, czego nam brakuje, to prostytutki. Podobnych przypadków, gdzie młodzi gangsterzy promują swoje przestępcze życie w sieci, jest znacznie więcej. A niejednokrotnie konflikty raperów atakujących się w utworach przenosiły się na ulicę i kończyły tragicznie. Odwrotnie do gangfluencerów działa za to gang Mali Boys, kilkudziesięcioosobowa grupa złożona z Somalijczyków. Banda, również zarabiająca na sprzedaży nielegalnych substancji, uważana jest za najbardziej brutalną grupę w Wielkiej Brytanii. Mali Boys unikają mediów społecznościowych i luksusowych samochodów, aby nie ściągać na siebie uwagi. Kilku z nich jednak zajmuje się tworzeniem muzyki. Gang, który ma na sumieniu wiele istnień, werbuje do organizacji nawet dziesięciolatków. Chłopcy ci mają za zadanie między innymi spisywać numery tablic prywatnych aut policjantów, aby banda mogła później ich zastraszać. W czerwcu tego roku za kraty trafił lider Mali Boys, 25-letni Hamza Ulhak, który został skazany na dożywocie za udział w dwóch egzekucjach. Od kilkunastu lat to właśnie imigranci stoją na szczycie narkobiznesu w Londynie. Władzom na szczęście coraz częściej udaje się ich wyłapywać i zamykać w więzieniu na długie lata. W 2011 roku wyrok usłyszał m.in. Mehmet Baybasin, pochodzący z Turcji gangster, skazany na 30 lat więzienia za próbę przemytu 40 ton kokainy. W 2021 skazano z kolei Albańczyka Muhameta Josie, uznawanego za kluczową postać narkobiznesu w Londynie. Gangster, który otrzymał karę 10 lat pozbawienia wolności, wpadł z nielegalnymi substancjami za ponad milion funtów. W ostatnich latach organy ścigania przeprowadziły wiele skutecznych działań dzięki rozszyfrowaniu komunikatorów Sky i CC oraz EncroChat. Złamanie ich zabezpieczeń wstrząsnęło światem przestępczym nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w całej Europie. W pierwszej połowie 2020 roku w samym tylko Londynie schwytano blisko 200 przestępców, w tym czołowe postacie rynku narkotykowego. Zabezpieczono również kilkanaście milionów funtów w gotówce i ponad 600 kg narkotyków klasy A. Był to jednak dopiero początek. Na obecną chwilę zatrzymania liczone są już w tysiącach i stale rosną. W samej Wielkiej Brytanii z EncroChatu korzystało bowiem około 10 tysięcy użytkowników. Przyglądając się tematyce przestępczości zorganizowanej, łatwo można dostrzec zmiany, jakie na przestrzeni dwóch dekad zaszły w takich krajach jak Niemcy, Szwecja czy Wielka Brytania. Państwa te jeszcze kilkanaście lat temu uchodziły za przyjazne i bezpieczne miejsca. Statystyki są jednak nieubłagane i dziś ulice miast w tych krajach zmieniły się w zagłębia przestępczości, a ich mieszkańcy na co dzień obawiają się o swoje życie i mienie. W ostatnich kilku latach można jednak zauważyć radykalną zmianę podejścia rdzennych obywateli tych państw do polityki imigracyjnej swoich rządów. Mimo silnej poprawności politycznej panującej w tych krajach, coraz częściej biją na alarm już nie tylko zwykli obywatele, ale również policja i część polityków, którzy pragną w swoich ojczyznach znów poczuć się bezpiecznie. Kartel Kinahan to jedna z najpotężniejszych organizacji przestępczych ówczesnej Europy. Irlandzka rodzina Kinahan, zarządzająca kartelem, od ponad 20 lat zajmuje się przemytem ogromnej ilości środków odurzających oraz broni. Tego roku irlandzcy dziennikarze wycenili majątek klanu na ponad miliard euro.
Protoplastą organizacji był Christy Kinahan, noszący przydomek elegancki Don. Senior Kinahan swoją kryminalną drogę rozpoczął w Dublinie jako drobny przestępca. Z czasem postanowił zająć się biznesem narkotykowym, jednak w latach 80. został zatrzymany z pakunkiem heroiny i skazany na 6 lat więzienia. Po wyjściu na wolność wrócił do biznesu, rozwijając go między innymi w Anglii i Holandii. W latach 90. ponownie trafił za kraty, gdzie postanowił nauczyć się języków obcych, które później ułatwiły mu kontakty z innymi organizacjami, zwłaszcza z kartelami Ameryki Południowej. Kiedy na początku lat 2000 odzyskał wolność, wraz z synami przeprowadził się do Costa del Sol w Hiszpanii. W 2008 roku, po przechwyceniu 1,5 tony kokainy, Europol zwołał Międzynarodowe Zebranie Służb, na którym przekazano, że rodzina z Irlandii jest jednym z głównych europejskich dostawców kokainy. Ujawniono wówczas, że na szczycie organizacji stoi Christy Kinahan, jednak w praktyce zarządzają nią jego synowie. Daniel, odpowiedzialny za przemyt, oraz Christopher Junior, nadzorujący sprawy finansowe. 2 lata po spotkaniu Europolu przeprowadzono pierwszą dużą operację przeciwko kartelowi z Irlandii. Kilkuset funkcjonariuszy aresztowało blisko 40 osób, w tym całą rodzinę Kinahanów. Ustalono wtedy, że ogromne przychody z handlu narkotykami były legalizowane w ponad 20 krajach z Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy, w tym także w Polsce. Władze zabezpieczyły wówczas ponad 100 nieruchomości, gotówkę, luksusowe pojazdy, broń i biżuterię. Kinahanowie wyszli jednak na wolność po wpłacie kaucji, a kiedy po 10 latach sprawa zakończyła się bez większych rezultatów, zażądali zwrotu skonfiskowanego majątku. Mimo oddechu służb na karku, w kolejnych latach kartel wciąż dostarczał hurtowe ilości prochów do Irlandii i Wielkiej Brytanii. Aby jeszcze bardziej usprawnić przemyt, bosowie klanu mieli zakupić własny kontenerowiec. Organy ścigania posiadają również nagrania, na których szefowie kartelu rozważają kupno własnego portu. Obecnie Kinahanowie są właścicielami ponad 200 firm działających w wielu branżach. Najbardziej znaną z nich była grupa promotorska MGM, założona przez Daniela i byłego pięściarza Matthew McLeana. W udzielonych wywiadach Daniel wspominał, że boks jest jego największą pasją i postanowił pokierować grupą promotorską, współpracującą z kilkuset pięściarzami oraz zawodnikami MMA. MGM, które zaczynało od organizacji niewielkich gal, w ciągu kilku lat stało się jednym z liderów na rynku, współpracując z takimi mistrzami jak Billy Joe Saunders, Josh Taylor czy Tyson Fury. Ten ostatni, jeden z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej w historii, prywatnie jest dobrym znajomym Daniela Kinahana. To właśnie boss z Irlandii miał mu pomóc w powrocie na ring, w czasie, kiedy Fury popadł w depresję i walczył z uzależnieniami. Jako że świat sportu, a także politycy sprzeciwiali się promotorskiej działalności Daniela, w 2017 roku oficjalnie odszedł z firmy, która zmieniła jednocześnie nazwę na MTK Global. Uważa się jednak, że był to tylko zabieg marketingowy i Kinahan nadal dowodził grupą promotorską. To właśnie on miał negocjować warunki głośnego starcia Fury'ego z Anthonym Joshuą, do którego finalnie nie doszło. MTK Global, ze względu na powiązania z irlandzkim narkobaronem, również zakończyło swoją działalność. Grupa promotorska podejrzewana o pranie brudnych pieniędzy została zamknięta w kwietniu tego roku. Kartel Kinahan zasłynął również krwawymi porachunkami z dublińską rodziną przestępczą Hatch. Spór pomiędzy klanami rozpoczął się w 2014 roku, kiedy to współpracujący z Kinahanami Gary Hatch popadł w konflikt z Danielem. Hatch wysłał wówczas cyngla, który miał zastrzelić Kinahana przed jego apartamentem, jednak ten jedynie postrzelił w nogę byłego pięściarza Jamie'ego Mora. Obawiając się o swoje życie, Gary wysłał na negocjacje z Kinahanem słynnego irlandzkiego przestępcę Jerry'ego Hatcha,
znanego jako mnich. Daniel zgodził się pójść na ugodę, jednak zażądał 200 tysięcy euro rekompensaty. Ponadto brat Garego, Patrick, miał dobrowolnie pozwolić postrzelić się w nogę. Choć warunki rozejmu zostały spełnione, Kinahanowie i tak zastrzelili Garego, a tamta egzekucja, dokonana w 2015 roku, rozpoczęła całą serię ataków z obu stron. W ciągu 3 lat żołnierze Kinahanów wyeliminowali niemal wszystkich członków wrogiego gangu. W zamachach zginęło co najmniej 18 osób, w tym 2 przypadkowych ludzi. Klan Haczów nie był jednak całkowicie bezbronny i nie zamierzał pozostawać dłużny. W 2016 roku w Dublinie na ceremonii ważenia przed walką o Mistrzostwo Europy do budynku wtargnęło kilku napastników w policyjnych mundurach oraz jeden przebrany za kobietę. Mężczyźni wyciągnęli broń automatyczną i otworzyli ogień, zabijając członka kartelu Davida Byrna i raniąc kilka innych osób. Głównym celem ataku był jednak Daniel Kinahan, który zaraz po ataku uciekł do Dubaju, gdzie czekali już na niego brat i ojciec. Wydarzenia, które rozegrały się przed galą bokserską, posłużyły Danielowi do stworzenia propagandowego filmu, który miał na celu ocieplić wizerunek mafioza. Kilkunastominutowy materiał po interwencji mediów był jednak kilkukrotnie usuwany z serwisu YouTube. Od czasu ostatniej strzelaniny rodzina Kinahanów postanowiła pozostać w Dubaju, który ze względu na tamtejsze prawo ekstradycyjne jest rajem dla wpływowych przestępców. Według ustaleń służb Daniel mieszka na ekskluzywnej palmie w Jamira, a w 2017 roku wziął ślub w hotelu Burj Al Arab. Lista gości z tamtego wydarzenia pomogła śledczym w ustaleniu składu tzw. superkartelu. Mianem tym międzynarodowe służby określają koalicję potężnych przemytników, którzy są odpowiedzialni za wprowadzenie na rynek europejski kokainy wartej co najmniej 30 miliardów euro. W skład superkartelu poza Danielem Kinahanem wchodzić mają również szef mafii marokańskiej Radwan Tadji, boss kartelu Chile Ricardo Riquelme Vega oraz jeden z bossów Camorry Raffaele Imperiale. Z całego składu tylko Kinahan wciąż pozostaje na wolności, choć jego dni wydają się być policzone. Według służb irlandzki kartel mocno ograniczył swoją działalność, a za kratami znalazło się już ponad 50 osób współpracujących z organizacją. W więzieniu przebywa m.in. Thomas Bomber Kavanagh, który po Kinahanach zajmował najwyższą pozycję w hierarchii. W marcu tego roku został skazany na 21 lat więzienia za przemyt narkotyków wartych 35 milionów euro. Co ciekawe, dokonał tego w ciągu zaledwie 12 miesięcy przy pomocy m.in. mieszkającego w Dublinie Polaka znanego jako Ziggy. Ten ostatni, jedna z kluczowych postaci grupy Bombera, zakupił w Polsce lokalizatory GPS, które służyły do namierzania dostaw kokainy i broni. Finalnie sprzęt przydał się nie tylko kartelowi, ale również służbom, gdyż został wykorzystany jako dowód w procesie przeciwko gangsterom. Ziggy był również właścicielem firmy w Barcelonie, do której trafiała zapłata za przemycony towar. Na ten moment nie wiadomo jednak, gdzie przebywa Polak. W kwietniu pętla wokół Kinahanów zaczęła zaciskać się coraz mocniej. Amerykańskie władze wydały nakaz aresztowania Daniela, Christophera oraz ich ojca. Za pomoc w schwytaniu każdego z nich zaoferowano nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów. Opracowano również listę 600 osób powiązanych z rodziną Irlandczyków. Znalazł się na niej m.in. wspomniany wcześniej Tyson Fury, który w czerwcu nie został wpuszczony do samolotu lecącego do USA. Jak się okazało, bokser i jego rodzina dostali dożywotni zakaz wkraczania na teren Stanów Zjednoczonych, posiadania tam jakiegokolwiek majątku czy prowadzenia interesów. W tym samym czasie Zjednoczone Emiraty Arabskie zamroziły wszelkie rachunki bankowe członków kartelu oraz rozpoczęły współpracę z Irlandią w celu schwytania Kinahanów. Również na wyspach skonfiskowano majątki rodziny, w tym posiadłość w Dublinie, a także
aresztowano kilkanaście osób współpracujących z organizacją. W ostatnich miesiącach przejęto również dostawy narkotyków wartych miliony euro. Ostatnia wpadka kartelu miała miejsce bardzo niedawno. 4 sierpnia skonfiskowano kokainę o wartości prawie 8,5 miliona euro i zatrzymano dwóch podejrzanych. Jednym z nich był 41-letni Polak, który tego samego dnia przemycił narkotyki w awionetce, która, jak się okazało, była monitorowana przez służby. Już w latach 70. Amsterdam uważany był za narkotykową stolicę Europy. W stolicy Holandii, dziś zwanej Niderlandami, właśnie w tamtym okresie zaczęły pojawiać się pierwsze coffee shopy, oficjalnie działające jako kawiarnie i herbaciarnie. Lata 70. były również czasem, w którym swoją przestępczą karierę rozpoczynał Klaas Bransma, jeden z największych narkobaronów na świecie. Urodził się w 1953 roku jako syn twórcy znanej firmy RAK, zajmującej się produkcją napojów. Gdy jako dziecko wielokrotnie stawał się ofiarą przemocy domowej, postanowił odegrać się na ojcu poprzez osiągnięcie znacznie większego sukcesu niż on. Kiedy w wieku 16 lat został aresztowany za handel narkotykami i niedługo później wyrzucony ze szkoły, uznał, że definitywnie porzuca naukę, aby móc skupić się na rozwoju przestępczego imperium. Początkowo próbował działalności na własną rękę, jednak nie wzbudzał respektu w kryminalnym podziemiu Amsterdamu. Aby zaczęto się z nim liczyć, połączył siły z Tiją Muar, córką słynnej przemytniczki haszyszu, Blonde Grit. Duet młodych dealerów bardzo prężnie rozwijał swoją organizację. Mimo kolejnych zatrzymań i wyroków, pod koniec lat 70. Bransma i Muar przemycali już rekordowe jak na tamte czasy ilości haszyszu. Klaas, którego zaczęto nazywać długim bądź wielebnym, zapoczątkował falę przemocy, z jaką holenderski półświatek nie miał dotychczas do czynienia. Swoje pierwsze zabójstwo zlecił już na początku lat 80., a celem zamachu miał być mąż T. Muar, Hugo Ferrol. Kiedy wielebny dowiedział się, że Ferrol strzelił do swojej żony, wściekł się i wysłał do niego dwóch ludzi, którzy mieli zemścić się na mężczyźnie. W lutym 1982 roku zamachowcy podłożyli bombę w jego domu, jednak cel ataku uszedł z życiem. Wtedy ludzie wysłani przez Bransmę postanowili dogadać się z Hugo i przesłali swojemu szefowi zdjęcie z upozorowaną śmiercią męża T. Muar. Mężczyzna uciekł z miasta, jednak gdy wrócił, wielebny dowiedział się o całej mistyfikacji i zlecił zabicie jednego z ludzi, którzy mieli dokonać zamachu. Była to pierwsza udana egzekucja dokonana na jego polecenie. Holenderski narkobaron nie wahał się również osobiście korzystać z broni palnej. Gdy jego kontrahent i były partner Muar, Pitie Pieterse, nie zamierzał zwrócić części towaru, Bransma postanowił spotkać się z nim w pojedynkę bez ochroniarzy. Kiedy w czasie rozmowy dealer przyznał się do kradzieży haszyszu, wielebny wpadł w szał i postrzelił go w nogę. Wówczas do akcji wkroczyli trzej ochroniarze mężczyzny i doszło do regularnej strzelaniny. Klaasowi udało się zastrzelić jednego z przeciwników, jednak on również został ciężko ranny i przewieziono go do szpitala. Od wieloletniej odsiadki za zabójstwo uratowała go jego wspólniczka, która spotkała się ze swoim byłym partnerem i nagrała rozmowę, w której ten przyznał, że wciągnął wielebnego w zasadzkę. Dzięki temu obrońcy Klaasa dowiedli, iż ten działał w samoobronie. I w 1984 roku sąd skazał go zaledwie na 2 lata więzienia. Jeszcze za kratami wielebny zlecił zabójstwo kolejnego egzekutora, który oszukał go w sprawie zlikwidowania męża Muar. Jego ciało zalane betonem w beczce znalazły później przypadkowe osoby. Gdy gangster opuścił więzienie, w Amsterdamie doszło do kolejnego rozlewu krwi. Władze powołały wówczas specjalną jednostkę skierowaną przeciwko Bransmie, jednak jego wpływy sięgały już tak daleko, że służby nie były w stanie niczego mu udowodnić. Pod koniec lat 80. wielebny skutecznie rozbudował swoje imperium i zarabiał miliony guldenów dziennie. Z czasem Tia Muar zdecydowała się na odejście z organizacji, a głównymi wspólnikami Klaasa zostali Roy Atkins
odpowiedzialny za branżę narkotykową, oraz słynny duet Sam Klepper i John Miremet, nadzorujący biznes hazardowy. Na przełomie lat 80. i 90. holenderski Bos znalazł się na samym szczycie, stając się nie tylko największym narkobaronem w Europie, ale i jednym z największych na świecie. Był to jednak okres, w którym postanowił przejść na przestępczą emeryturę po dokonaniu ostatniego wielkiego przemytu. Zaczął wprowadzać swój plan w życie i ściągnął z Pakistanu 45 ton haszyszu o wartości 500 milionów guldenów. Narkotyki nigdy jednak nie trafiły na ulicę, gdyż po anonimowym donosie w lutym 1990 roku służby dokonały potężnej obławy i przechwyciły całą dostawę. Przemytu ponownie nie udało się powiązać z klasem, jednak konfiskata olbrzymiego transportu zakończyła jego marzenia o luksusowej emeryturze. Po tym zdarzeniu wielebny zaczął nadużywać alkoholu i kokainy, a dodatkowo popadł w paranoję, obwiniając swoich wspólników o nieudany przemyt. We wrześniu 1990 roku wdał się w awanturę z Royem Atkinsem, którego uważał za głównego winnego wpadki z haszyszem. Kłótnia zakończyła się strzelaniną, w której nikt nie ucierpiał. Jednak kilka miesięcy później Atkins był już martwy. Bransma pogrążał się coraz szybciej i stawał się na tyle niebezpieczny dla swoich wspólników, że ci zaczęli rozważać zlikwidowanie go. Jak się jednak okazało, słynny wielebny sam doprowadził do swojego końca. 27 czerwca 1991 roku w hotelu Hilton Klass spotkał Martina Hochlanda, byłego policjanta, działającego obecnie jako cyngiel lokalnych gangów. Mężczyźni wyszli na ulicę i wdali się w awanturę, w której żaden nie zamierzał ustąpić. Wówczas Hochland wyciągnął broń i strzelił kilka razy do wielebnego. Gdy ten leżał już martwy na ulicy, były policjant obszedł dookoła jego ciało i strzelił raz jeszcze, celując prosto w głowę. Bransma to jednak nie jedyny holenderski przemytnik, który działał na tak potężną skalę. Równie wielkie narkotykowe imperium stworzył również Radwan Tadzi, Marokańczyk z holenderskim paszportem. Urodzony w 1977 roku Tadzi pierwsze kroki w holenderskim półświatku stawiał jeszcze jako nastolatek. Jednak błyskawicznie piął się po szczeblach w przestępczej hierarchii i dziś uznawany jest za jednego z największych narkobaronów na świecie. Jak podają służby, 44-latek wraz z innymi narkobosami tworzy superkartel, który w dużej części kontroluje europejski narkobiznes. Szefami organizacji poza Radwanem mają być Edin Gaczanin z Bośni, Daniel Kinahan, syn Christiego, znanego jako ojciec chrzestny półświatka Irlandii, Ricardo Vega z Chile oraz boss Camorry Raffaele Imperiale. Przez ponad dekadę Tadzi był najbardziej poszukiwanym przestępcą w Holandii. Za pomoc w jego schwytaniu władze wyznaczyły najwyższą nagrodę w historii kraju – 100 tysięcy euro. Zatrzymano go dopiero w grudniu 2019 roku w Dubaju, miejscu, gdzie przestępca czuł się bezpiecznie i był przekonany, że nic mu nie grozi. Organizacja Tadziego została przez prokuratora nazwana dobrze naoliwioną maszyną do zabijania. Cyngle Radwana mają być odpowiedzialni za co najmniej 20 zabójstw dokonanych w Utrechcie i Amsterdamie. Przestępcy podejrzani są również o ataki na budynki dwóch gazet. Najpierw w czerwcu 2018 roku z broni przeciwpancernej ostrzelano siedzibę Panoramy, a kilka dni później w budynek De Telegrafa wjechał bus, który następnie został podpalony. Za oboma atakami stał Ilias K., który jest blisko powiązany z Tadzim. Inną brawurową akcję przeprowadzoną przez ludzi Radwana jest zabójstwo prawnika Derka Wirszuma. Reprezentował on w sądzie głównego świadka przeciwko grupie Tadziego, który dostarczył śledczym ponad 1500 stron zeznań. Organizacja może być również zamieszana w planowanie uprowadzenia oraz zamachu na premiera Holandii Marka Rutte. We wrześniu tego roku media poinformowały, że przez pewien czas polityk znajdował się pod obserwacją marokańskich przestępców. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przydzielono mu dodatkową ochronę w postaci specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy,
z Królewskiej i Dyplomatycznej Służby Bezpieczeństwa. Najwięksi przestępcy Holandii to jednak nie tylko przemytnicy i narkobaronowie. Na tytuł ojca chrzestnego holenderskiego półświatka zapracował również Willem Holleider, znany jako Nos. Gangster swoją potęgę w przestępczym świecie utrzymywał przez dekady. Urodzony w 1958 roku Holleider, pierwsze kroki w holenderskim podziemiu kryminalnym stawiał już jako nastolatek, kradnąc skutery należące głównie do turystów z Niemiec. Przez niemal całą przestępczą karierę, aż do swojej śmierci, towarzyszył mu najbliższy przyjaciel, a później szwagier, Cor van Hout. Po raz pierwszy o Holleiderze zrobiło się głośno na początku lat 80. za sprawą uprowadzenia Frediego Heinekena, spadkobiercy fortuny Gerarda Heinekena, który w 1864 roku powołał do życia słynny browar. Do głośnego porwania doszło 9 września 1983 roku. Freddy, będąc ówcześnie jednym z najbogatszych ludzi w Europie, został uprowadzony wraz ze swoim szoferem sprzed głównej siedziby browaru. W ekipie porywaczy poza Nosem znajdowali się Van Hout, Franz Meyer, Jan Bullard oraz Martin Erkamps. Przestępcy przywieźli uprowadzonych do magazynu w zachodnim Amsterdamie, po czym, aby nie wzbudzać podejrzeń, wrócili do swoich codziennych zajęć. Jak się później okazało, młodzi porywacze zakładali początkowo, że cała operacja nie potrwa dłużej niż 48 godzin. Finalnie jednak cała akcja przeciągnęła się aż do 21 dni. Okup, jakiego zażądali za przetrzymywanych mężczyzn, wynosił 35 milionów guldenów. I gdy tylko przestępcy otrzymali pieniądze, zakopali je w beczkach w lesie, po czym rozjechali się każdy w swoją stronę. Od samego początku wiedzieli jednak, że są obserwowani przez służby, przez co kilku z nich zdecydowało się na ucieczkę z kraju. Nos wraz z Van Houtem wykopali część okupu i uciekli z nim do Francji. Młodym przestępcom nie udało się jednak uniknąć odpowiedzialności. Finalnie cała grupa biorąca udział w porwaniu wpadła w ręce policji i w 1987 roku Nos wraz ze swoim przyjacielem zostali skazani na 11 lat więzienia. Według siostry Holleidera Astrid, jej brat przed odsiadką przekazał pieniądze wspólnikom, którzy podczas jego nieobecności pomnożyli nielegalną fortunę. Tym sposobem Nos zaraz po wyjściu z więzienia miał nie tylko wyrobioną pozycję w półświatku, ale i kapitał na dalsze przedsięwzięcia. Po powrocie na wolność gangster zaczął zarabiać potężne pieniądze na wymuszeniach. Jedną z jego ofiar był Willem Enstra, wspólnik Nosa, który za jego sprawą stracił co najmniej 1 000 000 euro. Gdy prokuratura oskarżyła Holleidera o wymuszenia na co najmniej 17 milionów euro, Enstra w tajemnicy złożył przeciwko niemu zeznania i postanowił skorzystać z programu ochrony świadków. 17 maja 2004 roku, dzień po wystąpieniu w telewizji, został jednak postrzelony i zmarł w szpitalu. Przed śmiercią miał przekazać służbom, że Nos ma na swoim koncie około 25 zabójstw, w tym egzekucję swojego kompana Van Houta, który zginął w 2003 roku. W 2007 roku Holleider został skazany na 9 lat więzienia, jednak wyszedł na wolność już w 2012 roku i jako gangster celebryta wziął udział w telewizyjnym programie, a także wraz z raperem Lange Fransem nagrał utwór Willem Isteruk, czyli Willem wrócił. W 2015 roku siostry oraz była partnerka Nosa postanowiły zeznawać przeciwko niemu. Kobiety twierdziły, iż mają mocne dowody na to, że to właśnie on stoi za śmiercią swojego szwagra i zarazem najlepszego przyjaciela Cora Van Houta. Astrid zmuszona była zeznawać w najlepiej strzeżonej sali sądowej w Amsterdamie i od tego momentu żyje w ukryciu, mając świadomość, że w każdej chwili może zostać zabita na zlecenie brata. W 2019 roku Nos został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności w związku ze śmiercią 6 osób i usiłowaniem zabójstwa kolejnej. Mimo dożywotniego wyroku przeciwko Nosowi, wciąż toczą się kolejne postępowania. Zarówno on, jak i wymieniony wcześniej Radwan Tadji mogą być odpowiedzialni za głośny zamach, do jakiego doszło w czerwcu 2021 roku pod siedzibą telewizji RTL.
Tym razem ofiarą został Peter de Vries, dziennikarz śledczy, który prowadził własne śledztwa w sprawie największych przestępców w Holandii. Holleder już wcześniej miał podjąć próbę zamordowania dziennikarza, a także usłyszał wyrok za grożenie mu śmiercią. Jak dotąd w sprawie zamachu aresztowano dwie osoby – 21-letniego mieszkańca Rotterdamu, który strzelał do dziennikarza, oraz 35-letniego Polaka, Kamila E., który w czasie ataku był kierowcą cyngla i pomógł mu w ucieczce z miejsca zdarzenia.